tym filmie ze statystyki opisowej w ramach wszechstronnej analizy struktury pokażę Wam, jak wyznaczyć odchylenie przeciętne, gdy mamy szereg rozdzielczy punktowy. W tym szeregu, który mamy zapisane, mamy wyznaczoną cechę, którą jest liczba młodych, która się rodzi w określonej liczbie miotów. Czyli może się urodzić jedno młode, dwa, trzy, a nawet pięcioro. A tu jest liczba takich przypadków, kiedy urodziła się jednocześnie taka, a nie inna liczba młodych. Pierwszym poleceniem, które musimy tutaj zrobić, to stworzyć histogram. Kolejno będzie to wyznaczenie odchylenia przeciętnego i określenie rozproszenia. Każdy z miar, którą będziemy mogli policzyć, będziemy starać się zinterpretować. A więc jeśli chodzi o sam histogram, nie jest on skomplikowany, bo tutaj mamy tak zwaną zmienną skokową, która przyjmuje konkretne wartości 1, 2, 3 aż do 5 i na osi X umieszczamy liczbę tych młodych jako cechę, a na osi Y umieszczamy NI, czyli liczbę miodów, czyli jak często pojawiała się określona wartość. Możemy doczytać w ten sposób ten histogram, że liczba miodów, że były tylko 3 miody, kiedy się urodziło tylko jedno młode, albo były łącznie było 7 miodów, czyli 7 takich przypadków, gdzie urodziło się trójka kociąt. I jak widzimy, ten rozkład nie jest symetryczny i nie wiemy, ile wynosiła zarówno średnia, jak i odchylenie standardowe. Czy można powiedzieć, że jakby mioty między sobą były bardzo silnie, czy też umiarkowanie zróżnicowane pod względem liczby młodych, które się urodziły w tych miotach. Polecenie mówiło o tym, że mamy wyznaczyć odchylenie przeciętne, a potem określić je rozproszenie. Żeby obliczyć odchylenie przeciętne, jak i gdyby to było odchylenie standardowe do liczenia, musimy w tym momencie obliczyć średnią arytmetyczną. Liczymy to w przypadku szeregu rozdzielczego punktowego następująco. Mamy kolumnę wszystkich możliwych wartości i mamy kolumnę, jak często one występowały. Jeżeli przemnożymy ze sobą wartości razy jak często występowały, mamy kolumnę x i razy ni, i przemnażamy odpowiednio ze sobą konkretne liczby, żeby mieć wyniki. I na końcu podsumowujemy zarówno ile było analizowanych jednostek oraz ile wynosiła suma kolumny x i razy ni. Dlaczego? Bo podstawową miarą, która nam będzie pomagała obliczyć to zadanie, to średnia arytmetyczna. W przypadku naszego szeregu, który miał następującą postać, czyli był szeregiem rozdzielczym punktowym, musimy sumować każdą wartość, ale przemnożoną razy jego liczebność. Czyli nas interesuje suma tak podpisanej tutaj kolumny i podzielimy ten wynik przez to, ile mamy analizowanych przypadków. A więc w naszym przypadku jest to 56 przez 20, a daje nam to 2,8 i w tym momencie możemy już nadać naszą pierwszą interpretację. Możemy powiedzieć, że średnia liczba młodych w tych miotach wynosiła około 2,8 tych młodych, czy tam kociem, jakkolwiek powiemy. Ale teraz pytanie jest tak. Ok, przeciętnie rodziło się około prawie 3 młode, ale teraz jak duże było to w tym momencie odchylenie na minus i na plus od tej średniej? Zaczynamy od tego, że od każdej z wartości, którą tutaj mamy, ile urodziło się tych kociąt, odejmujemy średnią, która za każdym razem wynosi 2,8, czyli zgodnie z podpisaniem tej kolumny, od każdej wartości odejmuje średnią równą 2,8. Każda z liczb minus 2,8. Mamy te wyniki wypisane. Potem z każdej z tych wartości liczymy moduł, czyli wartość bezwzględną. Czyli jeżeli cokolwiek pojawiło się na minusie, minus skreślamy i robimy z tego liczby dodatnie, ewentualnie wartości równe 0. Potem, zgodnie ze wzorem, który zaraz Wam pokażę, te wartości bezwzględne trzeba przemnożyć przez liczebność, jaka występowała. A więc ten wynik przemnażam razy ten, wpisuję wynik. Na przykład ten wynik przemnażam razy ten i mam wynik. Na końcu takiej kolumny stworzonej musimy wyznaczyć sumę, czyli dodajemy ze sobą wszystkie wartości
Czy to w pamięci, czy na kalkulatorze. Mamy 18 i 8, dlatego to wyznaczamy, bo potrzebujemy wyznaczyć odchylenie przecięte. Odchylenie przecięte, możecie mieć oczywiście tutaj na początku inny jakby symbol. Traktujemy odchylenie przecięte jako miarę zastępującą odchylenie standardowe, ale dającą wyniki podobne do odchylenia standardowego, które faktycznie jest bardziej do niego dokładne. Tak się przyjmuje, bo tam powiedzmy te różnice podnosimy do kwadratu, a jeszcze wyciągamy pierwiastek. Wzór jest bardziej skomplikowany i mówi się, że jest bardziej dokładny, lepiej odwzorowuje rzeczywistość. A więc zgodnie z tym wzorem potrzebowaliśmy sumę tak podpisanej kolumny. Ona wynosi 18 i 8 i po podzieleniu przez 20 mamy 0,94. Jak każde odchylenie możemy powiedzieć, że liczba młodych różniła się od średniej liczby młodych, bo tutaj zobaczcie, każda wartość różni się od średniej, czyli liczba młodych, czyli x-ów, różni się od średniej x-ów, czyli liczby młodych, przeciętnie o tyle, a tyle, no i byśmy znowu musieli napisać, że młodych, albo tak. To już tutaj raczej możemy sobie podarować, możemy napisać sztuk, zwierząt, jakkolwiek byśmy to nie nazwali. Żeby się dowiedzieć, czy to odchylenie przecięte jest duże, które wyszło 0,94, w porównaniu do średniej 2,8, czy takie wychylenie liczby młodych na minus i na plus od średniej równej 2,8, czy to jest dużo czy mało, musimy obliczyć współczynnik zmienności. Teoria mówi o tym, że po prostu jest to miara, która mówi, jak szeroko wartości pewnej wielkości, czyli jakiejś tam cechy, różnią się przeciętnie od średniej, ale w procentach, żeby powiedzieć, czy to jest dużo, czy to jest mało. A więc współczynnik taki klasyczny, ale oparty na odchyleniu przeciętnym, to jest wynik podzielenia tego odchylenia przeciętnego przez średnią arytmetyczną. W naszym przypadku jest to po prostu 0,94 przemnożone, podzielone przez 2,8. Jeżeli to sobie przemnożymy jeszcze raz 100 i zapiszemy symbol procent, mam wynik 33,571%. Czyli powiemy, że jest to już w miarę umiarkowany poziom, bo współczynnik ten klasyczny, jakikolwiek zmienności współczynnik, zawiera się od 0 do 1. Inaczej mówiąc, od 0 do 100%. I gdy wartości są już bliskie 0, to powiemy, że nie ma prawie jakiejkolwiek zmienności, czyli jednostki są do siebie podobne. Gdyby jednak jednostki dawały nam tutaj wartość tego zróżnicowania zmienności bliżej 1, to byśmy powiedzieli, że jest całkowita zmienność, czyli jednostki są między sobą bardzo silnie zróżnicowane. Jeżeli nie mamy takiego przypadku skrajnego jak tu lub tu, możemy sobie popatrzeć, do którego z przedziałów wpada nasz wynik, który nam wyszedł. I mogą być przedziały mniej podzielone, od 0 do 0,3, od 0,3 na przykład do 0,6 i na przykład od 0,6 do 1. Jakikolwiek zastosujemy przedział, ten podział na konkretne przedziały, to jest wasz wybór. Wówczas możemy powiedzieć, że u nas w tym przypadku liczba młodych różniła się od średniej liczby młodych przeciętnie o tyle, a tyle procent. Czyli interpretacja jest bardzo podobna do odchylenia przeciętnego, tylko tutaj to było w jednostce młodych albo kociąt, jakkolwiek byśmy nie powiedzieli zwierzątek, a w przypadku współczynnika zmienności mówimy w tym momencie o udziale procentowym. No ale żeby się dowiedzieć, czy nasza zbiorowość tych miotów była między sobą silnie zróżnicowana, to nie tylko interpretujemy, ile to odchylenie przeciętne stanowiło w średniej, my musimy napisać, czy to jest dużo, czy mało. Jeżeli nasz wynik 33% mieści się do przedziału od 30 do 50%, to możemy powiedzieć, że zróżnicowanie miotów, czyli tak, tych naszych miejsc narodzin pod względem liczby młodych, cechuje przeciętna zmienność.